I witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie komentowanie meczu Siary Siarzewskiego oraz Apoka GG Games, czyli inaczej Kaita's Factory oraz GG Games, po prostu. Jest to mapa oczywiście Inferno. Na początku sobie może luknijmy jak tam GG Games. Dziwne, że nie widział go, chociaż miał prawo rzeczywiście nie widzieć. Zobaczmy, czy przeżył pan. Nie. Siara już zginął na sam początek. Zobaczmy jeszcze. Nie, już bota nie ma. Chociaż mają jednego awka. Jakiś frag G3R. No trochę szkoda, więc... Coś czuję, że tą rundę wygra CT. No właśnie. No i bota mają. Słabo. No jak widzicie, początek niezbyt przyjemny dla strony Siary. Ale spokojnie. Siara się dopiero rozgrzewa wraz z gównem prosto z dupy. No dobra, tutaj raszują, zobaczymy jak polecą dokładnie. Tutaj już dwóch, jeden tutaj na midzie, Your Mom oczekuje na Yogasia. Tutaj Siara idzie z GG Gamesem, będą raczej planować tutaj wejście na A. Ci raczej już zaraz dołączą na środek. Już Siara niestety zginął, zobaczmy czy GG Games przeżył, o. O! No i niestety reakcja za wolna. No i po raz kolejny strona CT wygrywa rundę. Aktualnie tylko Yogi zakupił sobie fulla. Wziął sobie Akacza, reszta jeszcze Eko. Chociaż nie, Siara już też sobie zakupił broń. No oczywiście CT na fulla, bo praktycznie nikt z nich nie zginął. Your Mom tutaj na środek leci. Natomiast jak poleci reszta drużyny. Czekaj, jak tu się... O, dobra. Yogi wraz z Siarą i Emerbingiem. No tutaj mama wyczyściła wszystko. Proste, no. Nie za fajnie im idzie, powiem szczerze. Cóż poradzić? Zobaczmy. No mają tego bota niestety. Ciężko będzie. Biedna Siara. Biedne gówno prosto z dupy. Chyba już dostał z tego co zakładam to od razu. Wolę nie wiedzieć co się teraz tam dzieje. Jakie wkurwienie. GG Games leci Echo jako jedyny gracz właśnie z tej strony. Zobaczmy na bota. Siara. Oj, Siara. Kiepski strzał. No, strzał chyba niecelny. No, teraz celny, ale niestety nie udało mu się zabić. No i raczej nie przeżyje już tego. Już wszyscy przymierzeni na niego są. No właśnie, matka wszystkich ściąga. Twoja stara. 12 fragów, 12 na 1 w ciągu 3 rund, no. Nieźle daje. Chociaż nie wygląda raczej jakby miał haksy, co nie? No bo to są normalne fragi na razie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zobaczmy co Siara sobie zakupi, o ile w ogóle zakupi. No oczywiście SSG, jego ulubiona broń tutaj. Natomiast już GG Game sobie Akaczyka zamówił wraz z Tekiem. Zobaczymy jak mu pójdzie. Tutaj twoja matka już na środek idzie, tak jak zawsze. Tutaj powinni ten środek naprawdę powinni lepiej pilnować. Chociaż już X ściągnął twoją matkę. Tutaj Kodilo Campi za... Zresztą zaraz zobaczymy. Tak, za cementem.
Zobaczymy, czy w ogóle sprawdzą miejscówkę. O! To dobrze, że GG Games szybko zareagował w miarę. Zobaczmy jeszcze na siarę, jak siara sobie poradzi. No tą rundę powinni terroryści wygrać. Zobaczymy. Jeszcze tutaj jedna osoba pilnuje na B. Jest to 4 Ilaka 6 Sixpa. Zobaczymy. Tutaj już trzech, wszyscy na B się ustawili, więc powinni spokojnie przejąć. Ale już tutaj Antigas chyba dostał info, że na B wbijają. O! No i zabił go. To trochę dziwne, bo XS powinien zabić go. Dosyć takie. O, Siarewskiemu jeszcze udało się. Jest 1 na 1. No i siara. Dobrze. Chociaż tyle udało mu się ugrać. Jest 4 do 1. Jeszcze los nie jest przesądzony. Zobaczmy, jak teraz. Co sobie zakupią teraz terroryści? Czy będzie eko jakieś? Nie, już eko nie ma. Siara z M4A1S. O, już bota nie mają. Już doszedł ten frag z G3R. Zobaczmy jeszcze. No tutaj matka kampi za WP-ą na środek, chociaż tam już nie ma co patrzeć praktycznie. O, GG Games tutaj ładnie zafragował. Aż sobie zobaczymy. O, dwa headshoty, nie no. Nieźle. Taktyczny smoke. No i chujowy flash. Dobra, zobaczmy jeszcze. No tutaj matka już przymierza. Zobaczymy, czy w ogóle uda się zdołać. Jest 2 na 3. O! Siara. Ajajaj. O! Jest! Jest! Bardzo dobrze. Ajajaj. Kurde. Kto tak zginął jeszcze? Tam ze siarą jeszcze ktoś był. Dał się zabić tak łatwo. No cóż, jest 5 do 1. Jeszcze terroryści mają niektórzy pieniążki, ale niektórzy muszą eko, jak na przykład GG Games, chociaż nie jest to full eko, bo zakupił sobie granaty. Siara natomiast Akacza. Tak, nie wiem, co to w ogóle za smoke jest. Zaraz zobaczymy sobie, gdzie to wylądowało. Nie, no dobry smoke w sumie. A to szczerze powiedz, to nie wiedziałem, że Siara takie smoki potrafi rzucać. Ja na przykład smoków takich nie wiedziałbym, jak rzucić. Mnie osobiście smoki nie są potrzebne do ubijania graczy. Sobie luknijmy na matkę. Czy kogoś uda się tam ściągnąć? Raczej tam nikogo nie ma. Tutaj bomba kieruje się na B wraz z siarką. Dobra, jeszcze sobie zobaczymy. O, jakiś taktyczny flash. Kurde, siara. Chyba oglądał jakieś te poradniki taktyczne. Bo nigdy siary nie znałem z tej strony. O, tutaj pilnuje. Chyba domyśla się, że CT będzie się. O, tutaj dobrze siara. Bardzo dobrze. Powinni to ugrać w sumie, ale matka już jednego ściągnęła. Oj, 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 tego. Kto by się spodziewał? Matka trzyma bombę przed sobą. Zobaczymy, czy w ogóle uda się utrzymać, czy ktoś zdoła zabić matkę i odzyskać bombę. Zobaczymy staty. Matka 15 na 2. No, bardzo dobre staty jak na 5 na 1. No i oczywiście CT wygrało po raz kolejny rundę. Słabo, no słabo GG Games, naprawdę. Tego spodziewałem się po tobie więcej, chociaż GG Games jest na pierwszym miejscu. Najgorzej to ten frag 3G3R, kurde. Jest po kompromitacja, rzeczywiście lepiej chyba jak ten bot był, bo on praktycznie nic tutaj nie ugrywa. Tak samo MRBig, ponownie chyba. Jakiś noobów chyba po prostu. No i matka ściągnęła, no. Trochę słabo. Zobaczymy, czy w ogóle. No, o kurde. Ajajaj, aj, aj, wtrafił, ale nie zabił. No cóż poradzić.
No i został GG Game. Zobaczmy, jak tam mu stekiem wyjdzie. Został jeden na wszystkich. No i dupa, raczej już tego kompletnie nie ugra. O, dobry granat w sumie. O, tutaj jednego zabił, no chociaż tyle. Zobaczmy. Raczej Eko powinni grać, jedynie MRBig ma w miarę sporo pieniędzy. No i sobie zakupi ławkę. Chociaż wątpię, żeby coś z tej awki raczej ugrał. Teraz się przekonamy zresztą. GG Games kieruje się na środek chyba. O! No! Kurde, MRBig zabił matkę, ale to była za wolna reakcja zdecydowanie. On widział ich i za wolno reagował po prostu, za wolno strzelił po prostu. Zobaczmy jeszcze. Nie, już Siara niestety nie żyje. Luknijmy sobie, ale żyje GG Games. Wziął sobie MP7. Zobaczymy. Uuu, on miał pecha, tam był przymierzony na jego. Tam jeszcze Entity Gas został. I dwóch Terro. No raczej już X nie przeżyje, bo już tam czeka, aż wychyli. O, chociaż tu, ale już zostali otoczeni, tutaj już nie mają szans praktycznie, no właśnie. Zobaczmy, jak tam Siara, czy zakupi sobie coś. No kupię sobie, o, wybaczcie, Digielka sobie zakupił. GG Games, natomiast czym on poleciał? Z P90, no zobaczymy jeszcze. Jest 8-1, no wynik niezbyt zadowalający. GG Games tutaj, o, dostał flesza, ale no niestety ta kontrola. Ale Siara jednego ubił. O, nie no, Siara. Kurde. Koksi zaczyna. Ciekawe. Zobaczmy jeszcze na Siarę. Sobie zamieni broń oczywiście. No i mają całe B zajęte. Tutaj Siara bardzo dobrze postąpił, bo będzie pilnować tutaj tyłów. I chyba przewidział tutaj ruch tego gościa. Ciekawe, czy skapnie się, że jest po jego lewej. O, bardzo dobrze. Tutaj pozycja bardzo dobra. Nie no, nie wydaje mi się, żeby to były wysokie rangi, bo tamten gościu, jak on się nazywa, Oshadbank Z1, on powinien patrzeć na takie miejscówki. No to jest akurat słabo, że nie zobaczył. Zobaczmy jeszcze, jest 8-2, więc... Kurde, śpiący jestem. A jest jeszcze wcześniej, więc dziwne trochę. Luknijmy sobie na Siarę, jak sobie poradzi. Uuu, tutaj teraz chyba CT dobrze się, za dobrze się ustawiła. No tutaj matka wyczyściła, jeszcze MRBig też został wyczyszczony. No i niestety, tutaj było do przewidzenia wszystko. Tutaj jak się CT dobrze ustawi, no to praktycznie mają każdą rundę do wygrania. No i dupa, sobie kupił awkę i chuja, stracił ją w trybie ekspresowym. Zobaczmy sobie. Ta, tutaj już się przezywa XSY. W ogóle zobaczmy jego profilówkę. To jakiś, nie wiem, kto to jest nawet. Jakiś Niemiec chyba. Jakiś młody gościu. No, zobaczmy GG Games, jak sobie poradzi. Ajajajajaj. Dostał hedzika po prostu i tyle. Your mom tutaj rzeczywiście czyści. Zobaczmy, no nie no, MRBig raczej już nic nie zrobi, no. Myśmy tutaj logicznie. O, przez smoka zabił, no ładnie, ładnie.
Siara też już przezywa. O Boże. Nie, siara, oni nie mają tego. Nie mają haksów, zresztą zaraz się przekonamy. Zobaczmy na matkę. Uznajmy, że to jest taki The Suspect. A właściwie zobaczmy jeszcze. Ile on ma godzin? 219, no w sumie niewiele. Ale jest to wystarczająco. O, nie, nie wydaje mi się, żeby miał haksy. Zobaczmy jeszcze. Co ta matka zrobi? O! GG Games spodobał. Really? Ciekawe, czy GG Games lubi. Nie, no matka w ogóle nie ma haksów. Nie wygląda jakby w ogóle. Nawet dobrze nie gra. Po prostu terroryści mają pecha i nie mogą się zgrać po prostu ze sobą. O! Czekajcie, tamten z noża go wziął, czy nie? Nie. Tak jakoś dziwnie, bo tam się skrył jakoś ten... W ogóle ten frag shirt... Jakiś dziwny. Jest 2 na 2, więc... Mają szansę terroryści. Chociaż ten XS... Nie wiem, czemu on tak stoi, nie wiadomo... Co on ma ze sobą zrobić. Zobaczymy, jak ruszą. Tutaj MRBIK siedzi za weczką. No ja na ich miejscu bym od razu pobiegł na B bez żadnego ruszania, bo tak to też będą pół godziny odbijać, a mają niecałe pół minuty, więc albo teraz będą wbijać, albo giną, znaczy tracą rundę przez czas. Mają 15 sekund. O, dobrze i teraz, no dobra. Uff, przeszczęściło się. Uuu. Zobaczmy, czy Kodilo będzie chciał rozbrajać. Uuu, nie no, zaweczką, really? Zawką się na takich... Boże, nie odbija się zawką bombsida, leci się z pistoletem. A ten MRBIK to też jakiś cieniasz, kurde. No 11 do 2. Proszę mi się wierzyć, nie chcę. Słabo. O mój Boże. To nie będzie raczej długi odcinek. 17, nie, już 18 minut, więc coś czuję, że jeszcze, nie wiem, 6 minut. Jeśli teraz będą wygrywać CT cały czas. No chyba, że będzie jakiś nagły zwrot akcji. Chociaż wątpię i nie chcę mieć takiego zwrotu akcji, ponieważ nie chcę, żeby ten odcinek trwał zbyt długo. Jeszcze sobie luknijmy na siarkę. O, zobaczmy siarka. Uuu, no tutaj już oberwał troszeczkę, musi się wycofać. Zobaczmy, czy w ogóle... Nie, już GG Games nie żyje. Został siara i XS. Zobaczmy. SG-553, jedna z moich ulubionych broni, ponieważ zadaje sporo obrażenia. O, bardzo ładnie. Jest, dobrze siara. Kto wie, może to ugra. Ale musiałby patrzeć we wszystkie miejscówki. O, no i niestety matka dobrze się ustawiła. Zobaczmy. Terroryści mają, no mają... Dosyć sporo pieniędzy, mogą lecieć na fulla. MRBIK pewnie sobie awkę kupi, chociaż nie potrafi w ogóle z niej strzelać. No, MRBIK kupuje coś, bo na razie tylko pistolet widzę. Kupi se shotguna. O Boże. Oj, your mom. No, o, no tutaj, o kurde, jak wyczyścili tutaj na tym bananie, ja pierniczę. Jak to szybko potrwało. Ha. O kurde, 13 do 2, słabo. Siara na pierwszym miejscu na prowadzeniu w swojej drużynie. Ha, haksy. Oj, nie. Nie mają haksów, ja po prostu to mówię. Zobaczmy jeszcze.
O kurde, o! Dobra, jeszcze sobie luknijmy. Your mom. Zobaczymy tutaj, jak sobie polecą. O, raczej tutaj by na bananka, tutaj prawie wszyscy CT kierują się. Tutaj B pilnują. No i w sumie słusznie, bo tutaj praktycznie miał być wjazd na to B przez terrorystów. Ale widać, że chyba się wycofają. No tutaj już bomba się wycofuje, no i dobrze matka robi. Chyba, że rzeczywiście może mieć jakieś WH ta matka. Bo skoro wiedziała, że tam nikogo nie ma, sam kieruje się sam z bombą na A. Trochę dziwne, co nie? Jeszcze przejrzymy tą matkę. Zobaczmy. Już tak chyba kusi, żeby strzelić mu. Nie, chyba matka nie ma tego wucha, bo zachowuje się... On w ogóle nawet nie wiedział, że tam gościu jest. O, nawet strzelać nie potrafi. Ha. O kurde. Co on zrobił? Przecież on powinien defuzować. Co za debil, no. Rozbroiłby. O Boże. Dobra, zobaczmy jeszcze na matkę. Siara sobie wykupił MP9. Oh fuck. Zobaczymy, ile w ogóle ten plik z filmem będzie zajmował miejsca. Obstawiam, że do 2 giga, nie więcej. Film tradycyjnie w 60 fpsach. O, tutaj MR-Big załatwił, no ale no terroryści zdecydowanie przewaga, no. Jeszcze zobaczmy na matkę. Nie, no ta matka na haksów w ogóle nie ma, to jest po prostu zwykły gracz, przeciętny. Tu terroryści, znaczy teraz to CT. Antyterroryści po prostu strzelać też już nie potrafią. I zgrać, nie ma tego zgrania po prostu, no. I to jest ta matka nawet zabić nie może, no widzicie, no. Nice motherfucker. No i se zagrali turnieja, kurde. O! A, to było do przewidzenia. No i ostatnia runda, no 15 do 2. Teraz pewnie obstawiam, teraz obstawiajcie, czy będzie 16 do 2, czy może jeszcze CT zdoła chociaż jedną rundę wygrać jeszcze. Ja obstawiam, że to już jest koniec, to już jest ostatnia runda, więc zobaczymy kto wygra ten zakład. O! No, na razie terroryści prowadzą. Zobaczmy jeszcze na siarę. Co on robi? Bawią się chyba. Siara. Siara HG Games. Co oni robią? O, taktyczny fleszyk. Nie, to nie był fleszyk, czy smoke. To był smoke? Nie, to nie był smok. O, no i dupa, koniec. On tutaj GG Games się jak ustawił, kurde. O, tutaj frag 3R będzie od tyłu ich brał. Tutaj matka już idzie po niego. O! O kurde! Ej! Jeszcze to jest do wygrania, kurde, powiem wam. Ej, no w dupę jeża. Kurde, czyżbym przegrał zakład? O w mordę, GG Games. Ej, kurde. Nie no, wygrali to, kurde. Fuck, a jednak.
Kto by pomyślał? Nie no, powiem wam szczerze, tego się nie spodziewałem. Kurde, ja myślałem, że to przegrają. Dobrze się ustawili, kurde. GG Games dobrze się schował. No i dzięki temu chociaż tą jedną rundę wygrali. No i teraz tak, zróbcie sobie takie... comeback. O Boże. I tak w myślach sobie pomyślcie, czy rzeczywiście, żeście... Kto by pomyślał, że wygrają tą rundę drużyna siary GG Gamesa. Bo ja w życiu bym tak nie obstawiał. Zobaczmy, czy teraz się uda. Siara tutaj rushuje B. O nie no, siara, kurde. Co to ma być? Nie no, czyżby comeback? Ej, no ludzie, nie chcę, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo ile. Kurde, wy się postarajcie, terroryści. Bo jak na razie tutaj siara chyba się odpalił. No i niestety, no tutaj dobrze wychylił bardzo. Jest 2 na 3, kurde, zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. O! No i jest 3 na 1. GG Games, jego full auto. Nie pozdrawiam. No i wygrali po raz kolejny. No kurde. Comeback. Czyżby? Ja pierniczę, kurde. Aż powiem wam, chcę, żeby jednak przegrali. Kurde, już sobie GG Games zakupił aweczkę, bo go stać, ale zobaczymy, jak w ogóle mu to wyjdzie. Natomiast co sobie zakupił pan siara? A już chujeczkę, o kurde. No dobra. Zobaczmy jeszcze. Luknijmy na mapę. Tutaj wszyscy prawie na B poszli, tylko jeden na A. Zobaczmy, tutaj raczej wszyscy środek. Dobra, sobie luknijmy, może nie tutaj. Jeszcze nie ma co na razie namierzać. Zobaczmy. O! Tutaj zobaczmy jeszcze siarę. No, w sumie, jeśli chodzi o to miejsce, to jest to jedna z lepszych miejscówek, jeśli chodzi o pilnowanie B. Ale już dostali info, że bomba jest na A. Zobaczmy tutaj. Osch da Bank ma bombę. Zobaczmy. Czy X, S, Y zdoła. O! No i to był błąd tutaj. Dwóch kumpli siedziało. Oj, 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 co to będzie, kurde. Siara rusza. Zobaczmy na siarę. O, siara. Co to będzie? Jest 2 na 2. O kurde. Oj, your mom ściągnął, kurde. Jest 2 na 1. No to raczej XS, Y nie zdziała, bo to jest raczej cienki gracz. Tym bardziej, że jest przedostatni. O kurde. Co? Naprawdę? Really? Jak można było tak strzanić? Ej, nie wiem, kurde. O mój Boże! Nie! Co za debile! To nie mogły być haksy, kurde! Jak kurde grają jak totalne cioty. Jak można było tak dać się zabić? I to kurde... Byli blisko siebie, ja pizgam. A w to nie wierzę po prostu. Dobra, taktyczny flash GG Gamesa, gówna prosto z dupy. Jeszcze sobie luknijmy może na siarę. Co ona tutaj wykombinuje? Czy zabije kurczaka? Zabił. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy. Tutaj raczej będzie wjazd na A. Oj. Jest 5 na 3. No. Tutaj siara. Czy uda mu się go zabić? Aj, 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 aj. Siara się wycofuje. No i odzyskali bombę. Kurde. Jest 3 na 3. Terroryści coś zaczynają jebać. Bardzo słabo, bym powiedział.
No raczej to już runda dla CT. Raczej tutaj już nic nie zdziałają. Terroryści. O, chociaż... Chociaż 3 na 2. O kurde. Zobaczymy, czy siara... A kurde, siara. W sumie... Jest 3 na 1. Nie, 2 na 1, przepraszam. Nie! Naprawdę? Naprawdę? Kodylo? Ja pizgam. Co za cienias. Nie. Ja nawet nie będę tego komentował, bo... To jest porażka, kurde. Jak można było zjebać tą akcję? No, kurde. Zdigla, ja pierniczę. Wystarczyło poczekać jeden celny strzał w głowę, no i kurde, ten... Nie no, kompromitacja po prostu. No już ci chyba też się wnerwili, bo kurde, co to w ogóle ma być? Czyżby comeback? Kurde. O mój Boże. Nie no, na serio, kurde, to już... Śmierdzi mi comebackiem i to ostrym. 30 minut film. Kto by pomyślał, kurwa, ja nawet chyba nie wiem, czy wstawię to. Ja pizgam, co za kurwa cieniasy. Nie no, weźcie. Macie 15 do 6 i nie możecie ugrać tej zjebanej jednej rundy? Naprawdę? Naprawdę? Ja pizgam. Nie. Nie do wiary, 15 do 7, a było 15 do 2. I normalne to jest. Weźcie się, kurde, terroryści, weźcie w garść, bo ja chcę skończyć ten odcinek. O, dobra. Sobie zobaczmy na siarę. Jak mu pójdzie. No tutaj z M4 oczywiście. No z tej M4 całkiem nieźle nawala siara. Nie no, już jest 5 na 4, więc... Oj, or, mam coś ściągnęła. Zobacz, na ten Kodylo, kurde. Słabo. 3 na 4. Dobra, zobaczmy, tutaj MRBKX, SZ, Y. O, zobaczymy, czy matka ściągnie. Zobaczmy, zobaczmy. O kurde, kto to idzie na nich? Rushuje? GG Games. A, ściągnął go. No, matka, matka, matko, matko! Po prawej masz! Kurde, no! Weźcie wygraj, ja piwo. To jest spore, no! Piętnaście do 8. Ile obstawiacie? Ile obstawiacie, kurwa? Nie. O mój Boże. Kto to ten Tigas? No to z... u terrorystów. Zobaczmy, matka. Proszę, zdziałaj. Weź, ugraj to. Liczę na ciebie, matko. Ajaj, ale ściągnął. Jednego ściągnęli. Jest 4 na 3 w dupę jeża. Nie no, ten Tigas to rzeczywiście też jakiś cieniasz. Zobaczmy statystyki. Fuck. Dobra, zobaczmy na siarę. No tutaj siedzą. Jeszcze GG Games został. No, dwóch zostało, dwóch na czterech. Weźcie się, kurde, postarajcie. A, MRBIG zaczął coś ugrywać, kurde. Drugi jest. No, kurde.
Nie no, 15 do 9, naprawdę. To naprawdę jakiś chory mecz. O kurde. Proszę. Ja was kurde proszę, żebyście wygrali to. Zamiast wszyscy się rzucić. No nie, no ten GG Games, no co on wyprawia, no? No w końcu. Wypadałoby. No co on robi? O. Zobaczmy, czy uda się zaskoczyć przeciwników. O kurde! Fuck, no nie, było blisko. Mógłby w dwóch wziąć za jednym zamachem. No, kurde. 15 do 10. Ja pierdolę. O! To jest jakieś chore, no. A ja myślałem, że ten odcinek będzie trwać 25 minut. O ile jest? 36. Ja pizgam w to. Kto by pomyślał? Dobra, tutaj. O, proszę, proszę. Weźcie się, zraszujcie to B, kurde. Weźcie, raszujcie, please, no. Ja nie mogę, no. Nie! Co? Kurwa ciotę, no to jest chore, no. Ja nie mogę, no. Jak jeden, kurde, się rzuca, to niech wszyscy się rzucą na jednego, no. Kurde, co za tępe cioty, no. Kurde. Dziwne jest, bo głosuję na przeciwną drużynę moich kumpli, no. To jest trochę, wydaje się dziwne, ale tu nie chodzi o to, ja po prostu chcę skończyć ten odcinek. O nie. Dobra, sobie może luknimy na naszych kolegów, chociaż tutaj za bardzo nie ma co oglądać siary. Ewentualnie zobaczymy jeszcze GG Gamesa. Oj, terroryści niezdecydowani powoli podchodzą. Zobaczmy. O, siara zaczyna się rzucać chyba. Zobaczymy. Oj, chyba słyszeli siarę, jak tam się ukrył. O kurde. Oj, oj, oj. Aj, siara dobrze wyszedł. Trzech na dwóch. Oj, 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 matko. No i chuj. Ja pierdolę, no i znów ten Tigas, no ten, ta ciota, no. Mój Boże, no 12 do 15, fuck you, co za comeback. Pieprzę takie comebacki, nienawidzę comebacków. Ze względu na czas. Ja pierdolę. O kur... Następnym razem będę robić te ograniczenia w dupę jeża. Będę robić, dzielił filmiki na części, bo to naprawdę. Proszę. Weźcie, wygrajcie. I teraz pytanie, czy będzie remis, czy nie będzie remisu? Proszę, o, ej. Ja teraz czuję, że terroryści wygrają to. Proszę, wygrajcie, please. Kurde, MRBIG, ty chuju, pieprzony. No wbijać, come on, bo czas tracicie. No.
Ale wbijać, no kurde, nie, no najgorsze wychylenie jakie może być w ogóle. To są silvery, kurde. No w końcu wypadałoby. Ja pierniczę, no wbijać cioty, no kto tam został? No. Jest. Jest, uff, dobra. No, ty głupia bombo, tigas, ty kretynie, no po cholerę smoka rzucę, no. Ja... Nie, no teraz jakoś mu się udało. W końcu. O Boże. Dzięki za uwagę, kurde. To był chyba dosyć niezły comeback, powiem wam szczerze, bo ja myślałem, że przegrają 16-3. Ja pierniczę, na moje oko to silvery wszyscy były. Dobra, nara.